Dzień dobry. Zdjęcie, które w tej chwili widzicie, zostało wykonane w pomieszczeniu wypełnionym parą wodną, przesyconą parą wodną, w której poruszają się cząsteczki. Te ślady, które widzicie, trochę przypominają, powstają w podobny sposób, jak ślad po przelatującym nad nami w powietrzu odrzutowcem. Więc tu widzimy ślady poruszających się cząsteczek. Dlaczego one się tak poruszają? Dlaczego większość z nich porusza się po torach kołowych? A to wynika z sił, które ten ruch wymuszają. A te siły to siły Lorentza. Cóż to takiego jest siła Lorentza? My znamy siłę elektrodynamiczną, która występuje wtedy, kiedy magnes, pole magnetyczne, oddziałuje na przewodnik z prądem. A przecież przewodnik z prądem zawiera w sobie poruszające się ładunki elektryczne. Czyli w gruncie rzeczy mówimy o sile pomiędzy polem magnetycznym a tymi poruszającymi się cząsteczkami. I różnica między siłą elektrodynamiczną i siłą Lorentza to tylko różnica w nazwie. Tak naprawdę siła elektrodynamiczna, ta nazwa, pojawia się wtedy, kiedy mówimy o tym, co się dzieje między przewodnikiem a polem magnetycznym. Natomiast kiedy mówimy o tym, co się dzieje między cząsteczką ruchomą a ładunkiem, używamy sformułowania siła Lorentza. Te dwa wzory, które widzicie w tej chwili na ekranie, to tak naprawdę ten sam wzór. Dosyć łatwo jest przekształcić jeden wzór w drugi. Ale nie tym się będziemy dzisiaj zajmować. Mamy się zajmować tym, jak poruszają się w polu magnetycznym cząsteczki naładowane. Tutaj akurat na tej ilustracji mamy dwie cząsteczki. U góry jest naładowana dodatnio, na przykład jest to proton. Na dole jest naładowana ujemnie, na przykład jest to elektron. Te cząsteczki wlatują w pole magnetyczne, które tutaj jest narysowane w formie takich dwóch samodzielnych biegunów, pomiędzy które wlatują te cząsteczki. Gdyby nie było pola magnetycznego, to one by się poruszały po prostu po liniach prostych. Przyjrzymy się teraz, jak zachowuje się cząsteczka, najpierw jedna, potem druga, wlatując w pole magnetyczne tego magnesu. Przypominam, że w polu magnetycznym, to pole magnetyczne możemy rysować przy pomocy tak zwanych linii sił pola magnetycznego, które pokazują zwrot, w który skierowane jest pole magnetyczne, dokładnie wektor indukcji pola magnetycznego, który tutaj na tej ilustracji zaznaczony jest literką duże B i oznaczone tymi różowymi liniami. OK. Zaczniemy od protonu. Przyjrzyjmy się temu, jak porusza się cząsteczka oznaczona tutaj ładunkiem dodatnim, czyli na przykład proton. Proton wpada w pole magnetyczne i wtedy coś się zaczyna dziać. Kiedy wchodzi w pole magnetyczne, pojawia się siła, właśnie ta siła Lorentza, która powoduje, że on zaczyna skręcać. Tylko w którą stronę? A to, jak wiecie, reguluje reguła lewej ręki, czyli zwrot, który określa na przykład taka forma reguły lewej ręki, jak tutaj mamy na rysunku. Ta linia, która przebija rękę, która powoduje, że wektor jak gdyby jest wbity w dłoń, w tę miękką jego część, to wektor B, czyli pole magnetyczne. Z kolei palce pokazują nam kierunek, w którym płynie prąd, natomiast kciuk, ten najsilniejszy palec, pokazuje wtedy, w którą stronę działa siła. Właśnie ta siła elektrodynamiczna albo siła Lorentza. Tutaj na tej ilustracji macie regułę lewej ręki zgodnie z tym, jak się uczyliśmy przy sile elektrodynamicznej. Proton porusza się zgodnie z kierunkiem prądu, a więc ta reguła będzie pasować bardzo dobrze do tego, co chcemy w tej chwili osiągnąć, czego się chcemy dowiedzieć. A więc palce będą pokazywać, w którą stronę poruszają się ładunki dodatnie. Czyli kiedy przyglądam się temu, co tutaj jest na ekranie, to ja układam rękę w tę stronę. W tę stronę to znaczy, że próbuję pokazać palcami, w którą stronę porusza się nam proton, tutaj jest proton, ładunek dodatni,
nabijam rękę na linię B, czyli pole magnetyczne wbija mi się w rękę i wtedy kciuk pokazuje mi, w którą stronę następuje kierunek, pojawia się siła elektrodynamiczna albo siła Lorentza. Prawdopodobnie mamy mały kłopot związany z tym, jak mnie w tej chwili widzicie. Kamera, która nakręca to spotkanie, odwraca obraz, więc prawdopodobnie widzicie moją lewą rękę, tak jakby była moją prawą ręką. Dlatego skupcie się na obrazie, a nie na tym, że ja poruszam się nie tą ręką, co wam wydaje nam się, że poruszam prawą ręką zamiast lewą. OK. Co się dzieje? Ano pojawia się siła, która wychodzi z ekranu. Przyłóżcie jeszcze raz swoją lewą rękę do tego rysunku i zobaczcie, że ta siła F, kciuk, wychodzi z ekranu. W takim razie na proton zacznie działać, na proton zacznie działać siła, jeszcze raz, tak. Zacznie działać siła, która wychodzi z ekranu. Gdyby to była cząsteczka ujemna, czyli elektron, to też musimy zastosować regułę lewej ręki, ale tym razem zadziała ona w drugą stronę. Siła zadziała w drugą stronę, no bo rękę trzeba ustawić odpowiednio w przeciwną stronę. Czyli teraz kciuk będzie się wbijał w kartkę, wbijał w ekran i w związku z tym ta siła, która zadziała, będzie w przeciwną stronę. Ale zwróćcie uwagę na jedno, że mimo tego, że zadziała siła, to jednak ciało w dalszym ciągu będzie się poruszać na tym rysunku w prawą stronę, bo siła nie działa hamująco, tylko działa pod kątem prostym. On będzie skręcał w naszą stronę albo od naszej strony, dalej poruszając się po linii prostej w tym płaszczyźnie tego rysunku. I tu się pojawia zamieszanie związane z rysunkami 2D i 3D, to znaczy takimi, w którymi widzimy pozorną odległość między jednym ciałem a drugim w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Podsumowując, jeżeli do takiego pola magnetycznego wpada ładunek ujemny, to siła zacznie go zakręcać do środka rysunku. Jeżeli będzie wpadał ładunek dodatni, to siła będzie go skręcać w naszą stronę. Skupmy się jeszcze raz na tym protonie i spróbujmy dokładnie zobaczyć w takim razie to, jak on się w końcu porusza, skoro z jednej strony się porusza, dalej po linii prostej, a z drugiej strony ulega skręceniu. Otóż, żebyśmy to dobrze zrozumieli, musimy spojrzeć na to z innej perspektywy, czyli przejść do tego poziomu patrzenia na ten rysunek w formie 3D, ale my spróbujemy zrobić coś innego. My spróbujemy odwrócić ten rysunek i popatrzeć na niego z góry. W ten sposób będziemy mogli zobaczyć, jak naprawdę porusza się ta cząsteczka. Czyli umieścimy oko w tej chwili u góry rysunku, czyli jak gdyby będziemy patrzeć przez ten czerwony biegun magnesu. I teraz znowu użyjcie lewej ręki i spróbujcie zobaczyć, w którą stronę będzie pole magnetyczne, wektor B, kiedy będziemy patrzeć od góry. Tak, powinno się wam pokazać, powinniście zobaczyć mniej więcej coś takiego, czyli że jest to teraz wektor wychodzący, bo my odwracamy ten rysunek o 90 stopni. Natomiast w którą stronę będzie siła? Teraz była tak, że ona wychodziła z ekranu w naszą stronę. A jak spojrzymy w górę, czyli ustawimy oko tam, gdzie jest strzałka, zobaczcie, że siła będzie teraz skierowana w dół rysunku. A więc jak będzie teraz rysunek wyglądał? Pole magnetyczne, czyli te kółeczka z kropkami, wystają, jest ich dużo i wystają w naszą stronę, natomiast siła działa w dół rysunku. W którą stronę będzie prędkość? Prędkość będzie bez zmian w prawą stronę rysunku. Rysunek będzie wyglądał tak. Te kółeczka z kropkami to właśnie wektory B, ta niebieska strzałeczka, niebieski wektor to jest siła, czarna strzałka to prędkość. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Otóż jeżeli na ciało, które porusza się ze stałą prędkością, działa siła do środka, to mamy siłę dośrodkową. Ciało zacznie poruszać się po okręgu. Czyli
nasz ładunek, w tym przypadku to był proton, przypomnę, ten proton zacznie zataczać okręgi. Dlatego, że zawsze, jakbyśmy nie ustawili rękę, to zawsze ta siła będzie działać pod kątem 90 stopni do prędkości. OK, co to znaczy? To znaczy, że tak, z jednej strony wektor porusza się, z jednej strony, przepraszam, proton porusza się w prawo, ale z drugiej strony z powodu siły Lorentza zatacza okręgi dookoła linii sił pola. To w końcu jak się porusza, skoro wykonuje jak gdyby dwa ruchy? No tak, wykonuje dwa ruchy, które trzeba złożyć. Ruch liniowy z ruchem po okręgu. Powstaje ruch śrubowy. Ano tak się dokładnie porusza ta cząsteczka. Czyli w polu magnetycznym cząsteczki zaczynają wirować. A to, jak mocno zakręcają, zależy od tego, jak duża jest ta siła, która się tutaj pojawia. Czyli cząsteczki w polu magnetycznym, cząsteczki naładowane, będą poruszać się po takich śrubach. Cząsteczki dodatnie będą się kręcić w jedną stronę, a cząsteczki ujemne, elektrony na przykład, będą się kręcić w drugą stronę. Dlatego my na tych ilustracjach widzimy, że jedne cząsteczki kręcą się w jedną stronę, drugie w drugą i możemy od razu odróżnić, które z nich są ładunkami dodatnimi, a które są ładunkami ujemnymi. A co to są te linie proste? To są cząsteczki nieposiadające ładunku, czyli cząsteczki obojętne. Tych zdjęć z komory Wilsona, z tej komory wypełnionej parą wodną, możemy oglądać bardzo dużo, natomiast istotne jest dla nas to, żebyśmy wiedzieli, skąd uczeni wiedzą, jak się poruszają cząsteczki, jakie są cząsteczki. A no właśnie w taki sposób. My nie możemy zobaczyć protonu ani elektronu, ale możemy zobaczyć ślady tego, jak się poruszają. I po tym, w którą stronę skręcają, możemy rozpoznać, co to jest. Tutaj zobaczcie, akurat na tym zdjęciu jest bardzo dużo par, który z jedna skręca w lewą stronę, a druga skręca w prawą stronę. To znaczy, że jedna z tych cząsteczek jest dodatnia, a druga jest ujemna. A skąd, dlaczego na przykład tutaj na środku one zaczynają od środka, tak jak gdyby nie było ich przedtem? A to jest bardzo ciekawe zjawisko, o którym będziemy mówić kiedy indziej. Te rysunki dwuwymiarowe i trójwymiarowe są, mówiąc szczerze, niestety mocno obciążające nasz sposób myślenia, dlatego są dla nas trudne. Wyobraźnia przestrzenna tu jest niezwykle potrzebna, żeby umieć operować tą lewą ręką. Ale zadania, które są z tym związane, wcale nie są takie skomplikowane. Spójrzcie tutaj na przykładowe zadania, które są prawie zadaniami maturalnymi. Także to nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. Tutaj mamy zadanie z pytaniami o oscyloskop. Oscyloskop to jest takie urządzenie, które emituje z jednej strony strumień elektronów i na ekranie widzimy uderzające te elektrony. Ta czarna plamka tutaj to właśnie jest miejsce, w które uderzają elektrony i one lecą w naszą stronę. Czyli elektrony lecą w naszą stronę. Przypominam, że elektrony poruszają się w przeciwną stronę jak prąd, czyli reguła ta będzie musiała być odwrócona. Ale zwróćcie uwagę, pytanie jest, jak przyłożyć magnes, żeby na przykład ta plamka przesunęła się do góry? Ponieważ my już wiemy, że pole magnetyczne powoduje, że ładunek zaczyna się poruszać po okręgu, to znaczy, że zacznie działać ta siła w jedną albo w drugą stronę. I trzeba zgodnie z regułą lewej dłoni dopasować, w którą stronę ta lewa dłoń ma być ułożona, żeby kciuk pokazał w górę, że przesunęła nam się ta plamka w górę. Tutaj mamy aż dwa magnesy, więc plamka przesunie się pod kątem 45 stopni, tylko nie bardzo wiemy, w którą stronę. No właściwie na tyle. To tyle, jeśli chodzi o rozumienie, w którą stronę działa siła Lorentza. Mam nadzieję, że będzie trochę to łatwiejsze i jaśniejsze dla Was. Dziękuję bardzo.